Cześć, witajcie. Jakiś czas temu zostałem zapytany, czy pamiętam swój pierwszy telefon komórkowy. No cóż, pierwszy pamiętam tak sobie, bo sprzedałem go bardzo, bardzo dawno temu, ale na pewno pamiętam, a co więcej, nawet do tej pory mam swój pierwszy telefon GSM. Jaki to był telefon? Motorola D160. A skoro już wygrzebałem ten telefon z piwnicy, postanowiłem, że zaserwuję Wam taki mały powrót do przeszłości i powspominam ten telefon, spróbuję opowiedzieć Wam o nim parę słów i przede wszystkim przedstawić, dlaczego akurat wtedy wybrałem ten model. Ten oto wspaniały sprzęt nabyłem w 98 roku w salonie dodatniego operatora, bo właśnie w tej sieci miał on docelowo pracować. Zapytacie się, dlaczego akurat kupiłem coś takiego, skoro były już na rynku wówczas nieco ciekawsze telefony. Może i były ciekawsze, ale też były droższe. Natomiast ta Motorola miała kilka rzeczy, na których mi zależało. Zacznę chyba od najzabawniejszej, od zasilania. Końcówka lat 90. to był czas, kiedy sobie często gdzieś tam wyjeżdżałem, często łaziłem w różnych dziwnych okolicach, gdzie pod ręką nie było zasilania i zależało mi nie tyle na czasie działania samego telefonu, bo wówczas to nie był problem. Ten akurat model na tej wewnętrznej baterii spokojnie działał 3-4 dni, a bateria ta miała raptem 1100 mAh, ale najważniejsze w tej motce było to, że tą fabryczną baterię można było zastąpić 4 paluszkami, które wchodziły tutaj, no i które oczywiście mogłem kupić w każdym pierwszym z brzegu kiosku, czy nawet schronisku w górach, bo głównie pod tym kątem ten telefon był wybierany. Żeby było zabawniej, to pamiętam, że ta Motorola na zwyczajnych bateriach, paluszkach pracowała dłużej niż na tej baterii wewnętrznej. No, tyle, że paluszki po zużyciu trzeba było zutylizować, wyrzucić, a tą baterię wystarczyło naładować, tak? Ale wówczas istotny był dla mnie też fakt, że nie musiałem ze sobą tachać tej ważącej dobre ćwierć kilo ładowarki, tylko po prostu wrzucałem sobie w plecach 4 zapasowe paluszki, tak na wszelki wypadek. Kolejną z rzeczy, które zdecydowały, że kupiłem wówczas ten akurat telefon, były, wbrew pozorom, jego wymiary i kształt obudowy. Słuchajcie, to jest rzecz gruba, to jest rzecz ciężka, ale świetnie leży w dłoni. Popatrzcie, jak ten telefon fajnie się trzyma. Co więcej, równie fajnie trzymało się go w ten sposób przy uchu, właśnie ze względu na grubość. Ja to wielokrotnie już Wam mówiłem w różnych filmach, że między innymi właśnie za to lubię grubachne Galaxy Foldy, bo mogę je w podobny sposób trzymać, a bardzo często tak robię. Zatem wymiary tej motki mi nie przeszkadzały. Następna fajna rzecz, którą oferował ten telefon, to bardzo głośne i upierdliwe w brzmieniu dzwonki. Oczywiście monofoniczne, wtedy jeszcze polifonii nie było. No te dzwonki mogły obudzić umarłego, ale dzięki temu słyszałem ten telefon nawet jak był gdzieś tam skitrany głęboko w plecaku. Ostatnim skiller feature'ów tego telefonu, w dodatku takim, którego z powodzeniem mogą zazdrościć nawet dzisiejsze nowoczesne smartfony, była antenka. Końcówka lat 90. No wiecie, wtedy z zasięgiem nie było jakoś złoto, szczególnie GSM-owy. Ale ta Motorola miała taki bajer. Słaby zasięg, no to wydłużamy sobie antenkę i od razu zasięg poprawia się i można gadać. A skoro o gadaniu mowa, no to tak naprawdę ten telefon służył praktycznie wyłącznie do tego, a jakość dźwięku, słuchajcie, wierzcie mi lub nie, była całkiem dobra i spokojnie obroniłaby się, z tego co pamiętam, nawet w dzisiejszych czasach. Także wiecie, nie wszystko się aż tak bardzo zmieniło. Ale przechodząc do rzeczy mniej przyjemnych, no zmieniły się na przykład wyświetlacze. Tym, co mnie bardzo mocno irytowało i bardzo mocno też ograniczało funkcjonalność tego telefonu, był jego wyświetlacz. Niestety, nie mogę Wam pokazać, jak wyglądał w naturze, ponieważ niestety, leżąc w piwnicy, ta Motorola odmówiła współpracy. Coś tam się uruchamia na paluszkach, bo klawiatura się świeci, ale wyświetlacz już niestety nie wstaje. Więc musicie mi wierzyć na słowo albo popatrzeć na zdjątka instrukcji, które w tej chwili widzicie. Tak ten ekranik się prezentował. Wyświetlał niestety tylko znaki alfanumeryczne i kilka ikon. Zatem i poruszanie się po menu nie było jakoś szczególnie wygodne, chociaż to menu było prościusieńkie. Czytanie wiadomości czy ich wprowadzanie również nie było rewelacyjne, chociaż w sumie klawiatura do poruszania się po menu była nader wygodna, ale już ta numeryczna działała tak sobie, bo była gumowa. Ale popatrzcie, klawiatura gumowa, a w zasadzie wygląda jak nowa. A nie powiedziałbym, żebym jakoś przesadnie dbał o ten telefon, a używałem go gdzieś tak 1,5
Może 2 lata niecałe. Zatem ta klawiaturka miała czas się wytrzeć, a jakoś skubana się nie wytarła. Fajnie się podświetlała, fajnie wyglądała w ciemności, ale te klawisze numeryczne nie były jakoś wybitnie wygodne w użytkowaniu. Bardzo żałuję, że nie mam faktury za ten telefon, bo powiedziałbym wam, ile kosztowała. Natomiast pamiętam, że była to jedna z tańszych propozycji, jakie wówczas można było wybrać. Pewnie ze względu na niemodny już wówczas design i jednak gabaryty, bo nawet na tamte czasy ten telefon był raczej spora. Natomiast pamiętam, ile płaciłem za rozmowę. Bo akurat ten telefon kupiłem wówczas zestawem SIM Plus, czyli na kartę. I słuchajcie, minuta rozmowy w sieci, pamiętam, jak gdzieś kosztowała złoty 95, poza siecią 2,95. A na początku działania tej usługi, czyli na kartę, nie było w ogóle w niej SMS-ów. SMS-y włączyli jakiś czas później, nie pamiętam po jakim czasie, może ktoś będzie wiedział, to niech napisze w komentarzu, ale jakoś chyba z pół roku używałem ten telefon, nie mogąc korzystać z SMS-u, bo po prostu na kartę ta usługa nie była dostępna, czujecie? No, tak było. Natomiast nie da się ukryć, że ten telefon wspominam z rozrzewnieniem, bo chciałbym na przykład mieć teraz smartfona, gdy się gdzieś wybieram dalej, z dala od cywilizacji, i móc wsadzić do niego 4 paluszki zamiast akumulatora fabrycznego. No niestety, takich rzeczy nie ma i już nie będzie. Podobnie jak wysuwanych antenek, które też myślę, że niektórym smartfonom bardzo by się przydały, no ale za to smartfon teraz potrafi wszystko, ten telefon w zasadzie służył jedynie do dzwonienia, ale za to służył wiernie i dotrwał do dzisiaj i nawet jeszcze teraz się włącza po tych wszystkich latach leżenia gdzieś tam w zapomnianej skrzyni. I to chyba tyle. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego telefonu, no to oczywiście napiszcie. Jeżeli będę jeszcze cokolwiek pamiętał, to naturalnie wam napiszę. No i odpowiedzcie mi też w komciach na kolejne pytanie. Czy chcecie więcej takich filmików z prehistorii, więcej opowiadań o moich starych telefonach, które gdzieś tam znalazłem, a no znalazłem ich całkiem fajne pudełko, zatem będzie materiał na kilka odcinków, pod warunkiem, że wam się spodobało i że będziecie chcieli więcej. To dajcie znać. A na razie dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych filmikach.